Cześć, Sebastianie, witam cię w moim podcaście, który ty też teraz będziesz współtworzył, Zielone Rozmowy. No, dzień dobry ogółem, Patryku. Bardzo mi miło, że zaprosiłeś mnie na jako swojego gościa. To wcale nie brzmi, jakby to była taka udawana grzeczność. Nie, wcale, ani trochę. Jak myślisz? Może inaczej zapytam. O czym prowadziłem się trochę do tematu poza audycją. Chciałbyś powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać? Tak. Dzisiejszy wieczór, mam nadzieję, upłynie nam na rozmowach na temat zjawiska, które po angielsku zowie się FOMO. Czy mógłbyś rozwinąć ten skrót? Fear of missing out. W skrócie, że boimy się tego, że nie jesteśmy doinformowani, że nie przeżywamy doświadczeń, tych pozytywnych doświadczeń, którzy inni przeżywają. I to się objawia aktualnie. To zjawisko się bada pod względem mediów społecznościowych i zazwyczaj to się odnosi do właśnie mediów społecznościowych, tych zdjęć, postów, które pokazują wykreowane życie. Chciałbym zaznaczyć, że to, co widzimy, to nie dokument życia, tylko idealizacja tego życia, że mamy pewne migawki wybrane. I chyba właśnie serwisy takie jak Instagram, Pinterest albo Tumblr chyba będą najlepszym tego przykładem. Tak mi się wydaje, zwłaszcza Instagram. Instagram mi się wydaje właśnie, że kojarzy się z takim troszkę sztucznym życiem, z takimi właśnie sztucznymi ujęciami, może niekoniecznie zawsze sztucznymi, ale niektóre ujęcia, które widziałem na Instagramie, właśnie wyglądały jak takie wyjęte, nie wiadomo skąd, w ogóle nie wyglądały jak takiego kadr z czegoś katalogu? Życia. Tak, że to był jakiś bardziej coś w stylu stoka, chociaż stok to chyba nie jest najlepsze słowo w tym momencie. Zresztą nie wiem, czy powinienem się tak mocno wypowiadać na temat Instagrama, bo za bardzo nie jestem użytkownikiem. Ale może właśnie nie jestem użytkownikiem z tego powodu, że troszkę mnie to jednak odstrasza. A to tak samo problem chyba wygląda tak, że ogólnie nie przepadam za robieniem zdjęć i patrzeniem na czyjeś zdjęcia, bo zazwyczaj na Instagramie zobaczysz czyjś ryjec. No tak, ale jakbyś na przykład znalazł ten, nie wiem, konto, profil, który byś obserwował na tym Instagramie, który by dostarczał estetycznych wrażeń, typowo artystyczno-estetycznych. Nie, że ja pokazuję siebie, swoją mordkę i pokazuję, jak to jest super, nie? To wtedy by cię interesował taki zasób materiałów? Myślę, że wciąż nie. Raczej nie jestem fanem sztuki wizualnej, a jeżeli już tą sztukę mam oglądać, to może jestem troszkę zaściankowy, ale nie wydaje mi się, żeby Instagram był najlepszym miejscem do oglądania sztuki, do kontemplowania na temat tej sztuki. I raczej Instagram jako ideę, jako serwis sam w sobie odrzucam. Wiesz co, pomyślałem sobie, że przeczytam tą definicję FOMO według Andrew K. Przybylskiego. Według niej to jest wszechogarniający lęk, że inne osoby w danym momencie przeżywają bardzo satysfakcjonujące doświadczenie, w którym ja nie uczestniczę. Również istnieje druga definicja, która została sformułowana później, że to jest strach, że inni bawią się bez ciebie. I teraz odejdziemy od tego tematu przez chwilę. Co sądzisz o tym, o bombardowaniu nas, ludzi, informacjami? Czy... Wiesz co, wydaje mi się, że zacznijmy od tego, że to jest fakt, że my jesteśmy bombardowani informacjami z każdej strony i to myślę, że to jest zjawisko już nieuniknione, że kiedyś, prosty przykład, jakieś aplikacje na telefonie, że kiedyś Snapchat służył po prostu jako serwis do wysyłania sobie tam krótkich, zdjęć trwające jakiś urywek czasu. Okej, a teraz nie znaczy to nie teraz, jest to? Teraz wciąż służy, ale w pewnym momencie jakaś aktualizacja na Snapa przyniosła
Chat. Tak jakby, nie, nie czat, tak jakby newsfeedy i można było sobie na przykład poprzeglądać artykuły, które wrzucił The Sun, Cosmopolitan. A, w sensie te artykuły, co one są taką zbitkiem takim, kondensatorem, taką kondensacją tych wiadomości, takich wizualnych w gruncie rzeczy. Nie masz konieczności z tego korzystania i to tak samo za bardzo nie ingeruje w twoje korzystanie ze Snapchata, bo to jest tam gdzieś sobie z boku, ale mimo wszystko jest. Kiedyś tego nie było i ten serwis dawał bez tego radę. Możliwe, że to przez kłopoty finansowe, bo słyszałem, że Snapchat miał kłopoty finansowe i możliwe, że właśnie przez taki chwyt chciał troszkę sobie kabony nabić. No w sumie masz rację, bo w sumie z czego innego Snapchat zarabiał. No właśnie. Nie miałeś żadnych mikropłatności ani innych rzeczy. Ale no, a wracając właśnie do zalewania tymi informacjami, to myślę, że jeżeli ktoś nie wypracował sobie takiej umiejętności, żeby to odfiltrowywać i można powiedzieć, że brnąć przez te informacje jak taki lodołamacz i wyłapywać tylko te... Żeby w tym kierunku zmierzać, szukać tylko informacji i przyjmować tego pasywnie. Tak, że wyłapywać tylko te informacje, które naprawdę są ci potrzebne albo naprawdę ciebie interesują, bo jeżeli tej umiejętności nie wypracowałeś, to myślę, że taka osoba powinna tę umiejętność wypracować jak najszybciej, bo może po prostu zwyczajnie zatonąć, zagubić się w tym natłoku informacji. Muszę powiedzieć, że zrobiłem coś takiego, bo sobie większość osób, które mnie nie interesuje zwyczajnie, czyli dalszych znajomych, których już nie widuję i tak dalej, jedynie obserwuję tych, co nie wrzucają często rzeczy. I to zacząłem obserwować te strony, które dostarczają mi informacji, akurat dla mnie naukowych było ważne i na temat wiedzy psychologicznej i tylko na ścianie mi się głównie one pojawiają, nic innego. To ja powiem ci, że miałem chyba jakoś rok temu taką zapaść społeczną, może to nie jest najlepsze określenie, ale w każdym razie już pomijając nazywanie tego w jakieś zgrabne słowa, to skutkiem tego było to, co właśnie ty zrobiłeś, że odobserwowałem większość znajomych, zostawiłem tylko tych nienachalnych, a ze stron tak samo, zostawiłem tylko te, których informacje wydają mi się w jakiś sposób korzystne, na przykład jakaś grupa do ogłaszania przejazdów. Ale chciałbym zauważyć, że dużo osób zwyczajnie nie poddaje się refleksji, autorefleksji tego, co robi w internecie i zwyczajnie przyjmuje tą całą papkę informacji. I jak myślisz, z czego to wynika? Rozumiem, że to jest brak ograniczeń, że w sumie mamy czas, możemy z tego korzystać, zapełniamy te luki czasowe. Ja myślę, że wiesz co... Czy to tylko z tego, że chcemy informacji i niekoniecznie chcemy przemyśleć te informacje? Wiesz co, ja bym do tego podszedł od innej strony, że wydaje mi się, że jednak większość osób w ogóle nie ma zainteresowań, a przez to, że nie ma zainteresowań, to ma dużo wolnego czasu i chce je w jakiś sposób ten czas stracić i wydaje mi się, że po prostu dla nich najlepszą metodą na utratę tego wolnego czasu jest właśnie takie nurkowanie, takie pływanie w tym zalewie informacji. Bo teraz ci powiem, ostatnio przeczytałem raport z FOMO, badanie FOMO. I ta publikacja nosi tytuł FOMO – Polacy lęk przed odłączeniem. Myślę, że wiesz, warto by zaznaczyć, że FOMO początkowo było badane na gruncie amerykańskim, teraz przenosimy się do tematyki polskiej. Dokładnie. I mam takie statystyki, które są... Jest ta skala pana Przybylskiego. I było 499 pytań szczegółowych. To było przeprowadzane w formie ankiety. Tak. To nie brzmi jak coś, co chcesz uzupełniać. To nie brzmi jak coś, co chcesz uzupełniać, ale chyba nie dokopałem się do metodologii, czy było jakieś wynagrodzenie za uzupełnienie. Ale tak, no daję do myślenia, że tu było prawie 500 pytań. I na podstawie skali, którą, żeby mieć punkt odniesienia w Ameryce, gdzie tam było dużo tych badań, bo to od 2004 są porządne te badania,
to posłużono się skalą tego pana i określono, że tylko 19% Polaków wzwyż 15 lat ma niski poziom FOMO. Czyli się nie obawia, są mocno ugruntowani na swoich przekonaniach, nie pożądają, wiesz, nie szukają grup społecznych, nie próbują się odnaleźć w tych informacjach. Mm-hmm. 65%, czyli masa, jest średnio i aż 16 jest mocno sfomowanych i z tych 16% Polaków, statystycznie zbadanych oczywiście, 1/3 przejawia uzależnienie od internetu. Głównie od mediów społecznościowych, że muszą zajrzeć, źle się czują, jak nie mają przy sobie komórki, spędzają za dużo czasu niż planują, czyli potrafią spędzać na tym ponad godzinę, nie? No to jest naprawdę spora strata czasu, zakładając przy tym, że no, nie dostajemy nic w zamian, nic, żadnej wartości. Tak. Że no, to ewentualnie... raczej nie jest w żaden sposób rozwijające samo takie siedzenie na Facebooku. I były pytania, skąd te osoby... Były pytania w tej ankiecie, które miały sugerować, skąd te osoby, z jakiego powodu one chcą przeglądać te media społecznościowe. No i dużo osób deklarowało, że to wszystko jest spowodowane tym, że chcą się kreować w internecie i że te doznania powodują to, że mogą na przykład lepiej. Czyli że to jest coś na zasadzie takiej ucieczki od świata i że możesz stworzyć swoje ego w internecie, swoje alter ego. Tak, one tak uważają. Badania akurat pokazują inaczej, że to wcale nie ma wpływu. One wcale nie kreują siebie, to raz. A dwa, wręcz odwrotnie jest. Przeżywają negatywnie, to porównują się. Dokonują samooceny, samokrytyki. Kurczę, co tam jeszcze? No, ale generalnie to starają się jakoś w tym internecie umieścić i swoją osobę jakoś porównać do tego wszystkiego, co ich otacza, a zwłaszcza tych, których obserwują, na przykład na Instagramie. No tak, tak. Ogólnie temat jeszcze jest ważny pod tym względem. Teraz poruszam dużo wątków. Jak któryś chcesz zabrać głos, to proszę śmiało. Jeszcze jest taki, że nie tylko psychologowie się interesują tym, ale też medioznawcy i socjologowie? Socjolodzy, właśnie, dokładnie. I marketerzy jeszcze. Bo akurat jeżeli na podstawie weźmiemy psychologię, no to samoocena, samopoczucie, akceptacja, satysfakcja z życia, stres oraz potrzeby przynależności. I myślę, że potrzeba przynależności jest tym głównym czynnikiem, co wywołuje te FOMO, że jesteśmy w pewnym kontakcie z tymi osobami, które obserwujemy, że się pogrążamy w tych informacjach. Wiesz co, taka mnie naszła refleksja, że tak właśnie trochę w kontekście psychologicznym, że takie pogrążenie się w tych informacjach, danie się im zalać i po prostu zajęcie sobie nimi myślami, to jest taka dość wygodna droga ucieczki, jeśli chodzi o rozmyślanie na temat własnej osoby, bo uważam, że powinniśmy rozmyślać nad własną osobą, żeby doszukiwać się w sobie błędów w swoich zachowaniach i żeby nie iść tak jak strzała przez to swoje życie, tylko żeby jednak zastanawiać się nad swoimi czynami, bo szkoda, żebyśmy to życie przeżyli tak w sumie bez zastanowienia i żeby nam przeleciało przez palce i żeby, wiesz, żeby po naszych czynach, o naszych czynach, żeby nikt nie pamiętał. W sumie chyba zatoczyłem wielkie koło i nie wiem, chyba tak, zatoczyłem wielkie koło i zapomniałem, jaką chciałem puentę. To ja ruszę dalej, bo jak już mówisz o tych informacjach, czy coś takiego, nie wydaje mi się, żeby ten efekt FOMO występował tak silnie w przeszłości, na przykład w latach 20. Dwudziestolecie międzywojenne na przykład, kiedy gazety były dzienne, wieczorne. Miałeś wydania dzienne, miałeś wydania wieczorne. No wtedy ciężko powiedzieć, żebyś mógł być zalany informacjami, bo za bardzo nie miałeś
oczywiście, za bardzo nie miałeś dostępu do takiej gamy mediów, jaką masz teraz. Nie miałeś internetu, nie miałeś telewizji, pozostawało ci tylko radio i prasa. No prasa, tak, ale... A prasa jako format sam w sobie jest dość ograniczony. To prawda, ale zauważ, że na przykład w tym dwudziestoleciu wojennym przecież w prasie się pojawiały informacje o gwiazdach i tak dalej. To właśnie dostarczało tych samych informacji, co teraz mamy, tylko że to było o tych jednostkach wybitnych, tych, które w pewien sposób podziwiamy z jakiegoś powodu. Co prawda może ten powód jest nędzny, bo jest po prostu ta jednostka posiada umiejętność, jak granie aktorskie, tak? Może znaczy... ta jednostka nie jest ciekawa w życiu osobistym, po prostu się ciekawimy jej życiem. No to jest taki, wiesz, punkt zaczepienia do rozmów i rozważań na temat celebrytów, że... chciałbym tego uniknąć. No, jaki sens mają celebryci? I dodatkowo, bo codzienne i wieczorne wydanie to też mówi coś, że to zjawisko, że człowiek jednak poszukuje tej informacji, co prawda wtedy... Oprócz gazety jeszcze było radio, ale to już samo to, że jest dzienne i wieczorne wydanie, czyli te gazety schodzą i rano, i wieczorem. I one się różnią, i one schodzą. To kto by wydawał, jeżeli by to nie schodziło? Wiesz co, no, człowiek według mnie, i chyba nie tylko według mnie, ale jest taką istotą bardzo ciekawą świata, że chyba gdyby nie to, że nie jest ciekawy świata, to nie moglibyśmy mówić w ogóle o jakimkolwiek postępie cywilizacyjnym albo technologicznym. I właśnie z tej ciekawości świata chcę mieć dostępu do informacji, chcę wiedzieć, co się dzieje poza jego otoczeniem. I wiesz co, wydaje mi się, że tą ciekawość świata teraz można zaobserwować w takim chyba, powiedziałbym, patologicznym zjawisku, jakim jest wysyp portali albo kanałów na YouTubie, takich generatorów ciekawostek. Że wiesz, taki suchy fakt, niekoniecznie poparty jakimiś badaniami. A nawet w sensie... Znaczy nie zawsze poparty nie żeby coś, literaturą. Ale ja zawsze widzę te wszystkie ciekawostki, które są na internecie, te, że coś tam daje ci inteligencję albo coś, one są zawsze poparte badaniami. Nie wiem, bo... Zawsze, ale za każdym razem. Ale mówimy o rzeczach typu 10 ciekawostek na temat picia herbaty. Dokładnie. Właśnie mówimy o takich rzeczach. Albo, że na przykład zjadasz dwa pająki w ciągu roku na przykład, nie? To wszystko jest poparte badaniami, tylko że na próbach na przykład 30 osób i w jakichś danych środowiskach. I to totalnie statystycznie rozwala, bo to nie masz żadnych podstaw. W sensie, na przykład jeżeli byłaby grupa 50 osób, no to jasne, to daje ci jakieś informacje, że możesz dalej to badać, możesz zainwestować więcej czasu, energii, pieniędzy, żeby przeprowadzić te badanie. No ale nie o to chodzi, nie? No w sensie, tak, ale tak samo... To tylko wskaźnik, że możesz szukać tego tematu, możesz go rozwijać, możesz szukać dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, ale tak samo jako odbiorca tego, w sumie powinieneś, wiesz, popatrzeć, poszukać tego źródła. Mało kto to robi, mało kto mówi, sprawdzam. I wiesz, często właśnie możesz być zalany informacjami fałszywymi, możesz, które ty będziesz traktował jako prawdziwe, bo no przecież tak przeczytałem. No, przeczytał, no to bardzo ważna informacja. I teraz w czasach dzisiejszych mamy przecież te słynne gazety. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tytuły. Teraz się tak zastanawiam. Fragment. Znaczy, zamiast gazet, to możesz po prostu albo omówić ogólną tematykę. Chyba tak będzie najlepiej. Ciężko powiedzieć. Myślę, że... Pip! Akt! Albo... I... Ekspres. I tego typu gazety, one często mają wręcz zabawne informacje i one szokują, w sensie, swoimi okładkami. Na przykład jajko mnie chciało zabić, albo... Nie śpię, bo trzymam kredens. Nie śpię, bo trzymam kredens. Albo nauczyciel mnie zgwałcił. Nie wolno żartować z gwałtu. Ja nie żartuję z gwałtu, w sensie mówię, że te tytuły szokują.
I na przykład później czytasz i po prostu te osoby chciały, tam, jak mówimy o tym tytule, gwałt, bo przeczytałem ten artykuł akurat. Znaczy, jak już jesteśmy w temacie gwałtu, to... Poczekaj, dokończę. Dobrze. W celach edukacyjnych oczywiście przeczytałem, bo miałem za zadanie streścić artykuł właśnie z takiego szmatławca. No i okazało się, że po prostu te dzieci chodziły na imprezy do tego nauczyciela, który je gwałcił. I po prostu tam były imprezy, zwyczajne imprezy, tylko że po prostu w świetle polskiego prawa to była pedofilia. No, moralnie gorszące. Tak, tak. To jak mówimy już w temacie gwałtu, który oczywiście nie jest tematem do żartów, ale śmieszy mnie właśnie artykuł z takiego szmatławca, który mówił o... Znaczy w sumie nie powinien śmieszyć, bo nie jest zabawny, ale śmieszy mnie z tego powodu, że był związany z Białymstokiem, że dwóch dresów napadło jakiegoś mężczyznę i zgwałciło go gałęzią. No, nie wiem jak to się wydarzyło, ale no nie brzmi dobrze, brzmi dużo gorzej niż to, co ja przedstawiłem według mnie, no bo tam z własnej woli te osoby znaczy, się pojawiły. Znaczy, ja wiem. Czy jedna przypadkowa osoba jest gorsza od garstki dzieci? Myślę, że nie powinniśmy osądzać tego na jakieś, która tragedia jest gorsza. Myślę, że porzućmy gwałty, tak. Bo myślę, że się zakopiemy i tak, myślę, że jest niewygodnie. Tak, już. Myślę, że trochę się zagalopowaliśmy i musimy uciekać z tego pola. Więc tak, wróćmy może do wybuchającego jajka, które chcę zabić. Tak, wróćmy do tabloidów. To jest chyba ładne słowo na określenie tych gazetek. Ale mnie to zadziwia to, że ludzie to kupują i oni to czytają. Co się, ja z jednej strony rozumiem, że może to polacka taka cebulandia w nas siedzi, że inni mają gorzej, że komuś się stało nieszczęście i to dlatego. Może to też narracja, jaką przedstawiają te gazety, albo na przykład sposób pisania, że jest to taki bardzo lekki i łatwy do czytania tekst. Nie żeby coś, ale te tytuły mnie ciekawią. Mnie, mnie już ciekawią, ale no jak przeczytałem, to się zawiodłem zwyczajnie, bo ani nic, żadnej wartości, ani nie mam nad czym się przemyśleć. Na przykład, no jak mówimy o tym gwałcie, no to stała się tragedia i tyle, tak? No co ja mogę powiedzieć o tym? No nie, to jest zbyt duży kaliber, żebym mógł coś o tym powiedzieć, odczuć, nie? A w przypadku tego wybuchającego jajka, no trzeba było wyrzucić stare jajko, no. Zwyczajnie. Mi ostatnio wybuchło jajko, ostatnio, na wakacjach. No tak, ale ta pani trzymała podobno ponad rok to jajko. Aha, no daje do myślenia. wracając do tych tabloidów, to mnie osobiście zastanawia mój dziadek, bo mój dziadek kupuje tą gazetę czteroliterową kończącą się na akt. I w sumie nie wiem, czego on tam szuka, nie wiem jakich informacji, bo i tak poza tą gazetą bierze i ogląda serwisy informacyjne typu TVN24 albo Info. I jak do niego przyjeżdżam i siadam z nim w kuchni i patrzę czasem na te gazety i kartkuję je z takiej ciekawości podczas rozmowy, to w sumie nie wiem, co on w tym widzi, ale może tak samo nie potrafię przyjąć jego punktu widzenia. Może wiesz, może przez to, że jest człowiekiem innych czasów, został inaczej wychowany i inaczej do tego podchodzi. Może nie ma takiej wiedzy jak my. Nie wiem. W sensie myślisz, że nie ma tej świadomości medialnej, że media specjalnie się kreują? Myślę, że może tak być. Że media właśnie specjalnie wykorzystują te tajniki psychologii, socjologii. Po prostu, że statystycznie najbardziej optymalną technikę przybrały, żeby przykuwać uwagę. Tak, myślę, że dziadek może być po prostu targetem tych mediów, aż przykro to mówić, ale może być po prostu ich targetem, bo... Według mnie to samo się dzieje w przypadku dzieci, które są najmniej świadome i najbardziej zagrożone, bo jak masz na przykład Pokémon Go na przykład, straszne boom było i zauważ, że wszyscy, którzy byli bardziej świadomi, pozostawili tą grę. W sensie ona
fajna ciekawostka, taka fajnie ciekawostka pograć. Na dwa tygodnie. Chyba tyle trwał hype na Pokémon. Nie, wiesz co, u mnie w mieście trwał pół roku. Ale to wiesz, u ciebie ale, w mieście, ale poczekaj, tak czekaj, ogólnie w internecie. Bo wszystkie dzieci, bo ja mam taki spot, nie? I jak sobie przejeżdżam tam autem czy coś, przejdę obok, to zawsze tam widać gromadę tych dzieci. Gromadę. I przy tej fontannie siedzi gromada dzieci, która łapie Pokémony. Bo tam wszyscy mają ten lura. Chyba tak. Się to tak nazywało. Tak, to był lur. No i te wszystkie dzieci sobie tam siedzą, zbierają i one po prostu, no ta gra ma ten taki uzależniający, jak to powiedzieć? Ta gra jest specyficznie skonstruowana, żeby uzależniać, żebyś musiał w każdej chwili, codziennie byś musiał pomyśleć kilkadziesiąt razy o tej grze, że musisz kliknąć, otworzyć i musisz zbierać te osiągnięcia, że musisz kliknąć, że musisz być w tej grze. W sensie... Wiesz co, kiedyś chyba takim wzorcem do tego typu zachowań przez twórców, przez deweloperów gier, myślę, że Farmville byłoby idealnym przykładem, że teraz jest taki jest takie zapomniane, ale Farmville, ten kiedyś była okropna nagonka na Farmville, właśnie przez coś takiego, co ty mówisz, że ale trzeba to... było się logować co czas, żeby napoić swoje krowy. Masz rację, ale to wszystkie te gry, które opierają... Tak, te wszystkie przeglądarkowe, które potrzebują właśnie, że... W sumie filarem tych gier jest prawie, że wyłącznie twoja aktywność, że nie oczekują... W sumie nie tylko przeglądarkowych, w sumie w większości gier MMO, w których gra duża społeczność graczy. I ci gracze, oni są jak takie napędzające się... Takie kule śniegowe. Tak, oni wszyscy razem się zbierają i później nakręcają się razem. Zbijają się w tą większą kulę, oni razem. Bo oni wszyscy grają, no. Właśnie chciałem dążyć do tego, że poza aktywnością te gry w sumie nie wymagają od ciebie żadnych umiejętności. Myślę, że to może przyciągać do nich taką rzeszę ludzi, że o, poświęcę na nią tylko swoje 15 minut, nie będę musiał doskonalić się w niczym, że na przykład, wiesz, grając w jakiegoś, może nie CS, grając w OSU, to ćwiczysz swoją zręczność i tak dalej, a w takim Farmville tak. To co? Że pamiętałem, żeby zalogować się o 13:51. No tak. Ale wiesz, w sensie te dzieci są zagrożone tym uzależnieniem. Jeszcze jak ty, ja, no to spoko. Znaczy, bo my jesteśmy świadomi. Mamy za siebie i mamy pewną odpowiedzialność za siebie. A te dzieci, one w sensie w psychologii tam jest punkt 13 lat, że zaczyna się ta świadomość i inteligencja krystaliczna, ona zaczyna się tworzyć, że po prostu dziecko nie jest taką gąbeczką, tak? A zaczyna wypluwać swoje myśli. No i akurat ten okres jest zagrożony, no bo to dziecko siedzi cały dzień przed tą grą i tyle. Nawet nie tylko grą, bo wiesz, rozciągnąłbym to poza grami, jeszcze bym to rozciągnął na przykład na YouTube'a. Masz rację, no. No i co z tym YouTube'em? No, że tak widzę po swoim bracie, że ja w jego wieku, nie mając dostępu do... Nie no, chyba miałem już dostęp do internetu, ale mimo ale wszystko nie miałem smartfona. Ale nie, poczekaj, zauważ, że wtedy jeszcze nie było takiej platformy jak YouTube, tak znaczy, rozbudowanej. No właśnie. Kogo miałeś? Tylko JJ Jokera. Nawet chyba nie. Nawet YouTube mi służył do oglądania jakichś śmiesznych przeróbek z Iwoną, przynajmniej na samym początku mojej przygody z tym serwisem. Ale właśnie przez to, że YouTube stał się poważnym biznesem, że stał się, można powiedzieć, że medium wewnątrz pewnego medium, czyli medium wewnątrz internetu, zaczęliśmy o tym, że on właśnie bardzo, bardzo angażuje, że widzę po swoim bracie, że on przegląda tak chyba bez zastanowienia, ogląda jeden filmik, później przeskakuje na drugi i widzę tak po nim, że on potrafi godzinami nie robić nic, tylko siedzieć przed telefonem i przeskakiwać z filmika na filmik i żeby one były w jakiś sposób rozwijające. A to jest prosta rozrywka. To teraz wróćmy do tego tematu FOMO, bo skąd wynika to, że cały czas mamy ten strach,
No i szukamy tych informacji w pewien sposób, no bo no, szukamy tych informacji, wcześniej nawet szukaliśmy, tak? No potwierdziliśmy to, że była wydanie codzienne, dzienne znaczy poranne i wieczorne w dwudziestoleciu międzywojennym. Cofnijmy się jeszcze wcześniej, że jakim tym, jakim ogromnym... ogromną tak? uwagą był otaczany jakiś wędrowiec, który pojawiał się w wiosce. A masz rację, tak, tak, tak. I przynosił jakieś informacje na przykład z sąsiedniej wioski ale albo otaczającego świata. Ale mi się wydaje, że wtedy troszkę inaczej, tak, ciekawość to po pierwsze, ale wtedy nie miałeś szansy bycia przeinformowanym. Tak. Nie było szans, nie było zwyczajnej szansy, żeby być przeinformowanym, bo no, był taki eksperyment z człowiekiem, który sam został w domu drewnianym. Mhm. Miał żyć jak w średniowieczu. On po prostu się poczuł głupi. On musiał tylko praktyczne rzeczy pokonywać, praktyczne problemy. Jak buty nosić, żeby były suche? Czy lepiej w oncach chodzić, czy w butach skórzanych? Czy jak zasiać? Kiedy zasiać? Jak sobie przygotować jedzenie, jak zarządzać tym jedzeniem. Tylko takie proste czynności, które teraz nam zajmują naprawdę chwilę. Oczywiście teraz mamy całą odbudówkę społeczeństwa, ale ten człowiek nie miał nic innego do roboty, oprócz zajmować się codziennymi czynnościami. Nic innego. No jak jeszcze jakbym miał na przykład w tym eksperymencie ludzi, no to może by jeszcze pogadali sobie. No ale co by pogadali o pogodzie? By musieli zacząć sami wytwarzać pewną kulturę, pewną społeczność, no i tylko na tym by się skupiało. No i no nie było szansy, żeby się przeinformować, żeby ta hiperinformatyzacja nastąpiła, no bo... No? Właśnie odnośnie przeinformowania to bym to pociągnął na przykład w stronę nauki, że teraz nie masz już w ogóle możliwości, żeby być takim człowiekiem renesansu. Nie możesz być ekspertem od wszystkiego. Że był jakiś graniczny okres w historii ludzkości, w historii nauki, że mogłeś jeszcze być takim Da Vinci'm, mogłeś być takim człowiekiem renesansu i być mistrzem od wszystkich dziedzin nauki. Ale wraz z ich rozwojem jest to po prostu niemożliwe. Trzeba po prostu powiedzieć, że dobrze, odstawiam to na boczny tor i będę się specjalizował w tym jednym konkretnym kierunku. No tak. No ale wracając do tego eksperymentu. Jedynie z czym sobie ja wyobrażam, żeby mógł człowiek ten się interesować, no to właśnie społecznością wioskową. No i jak ten wędrowiec, co wspomniałeś, że on sobie przychodzi, opowiada sobie, że o tam w wielkim świecie to się dzieje i to się dzieje, tak? Chyba w tym weselu było to pokazane. Tak? Tam była scena z tym ciekawością chłopa, który pytał o to, co piszą w gazetach, co się dzieje w wielkim świecie. Tak? Tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie co. Akurat nie pamiętam tego, bo to było, że jeden z chłopów się przysiadł do tego dyrektora jakiejś gazety. To chyba dziennikarz był chyba. Może zwykły dziennikarz, może masz rację. No i on się przydał i właśnie zadał takie pytanie, ale nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja pamiętam przez mgłę, o co tam konkretnie pytał. Wiem, że pytał i wiem, że pytał o to, co się w świecie dzieje. No dobrze, no to teraz przechodzimy tak. Z naszej wioski do dwudziestolecia międzywojennego. Tam mamy te gazetki, radio. Nadal człowiek pożąda informacji. W sensie widzimy tą tendencję, tak, że tak. Człowiek pożąda tej informacji, byle jakiej. Niekoniecznie, w sensie ciężko mi znaleźć element przemyślunku do tej informacji, że znaczy, ten człowiek przemyśli tą informację? Tak, że człowiek niekoniecznie musi myśleć nad informacją, ale on chce wiedzieć. To nie musi być, ona nie musi być przemyślana, ważne, żeby była. No i teraz przejdźmy dalej, no bo dzisiejszy świat. No i skąd się bierze ten strach przed niedoinformowaniem? Pomimo tak dużej liczby informacji. No bo nie jesteśmy w stanie aktualnie przyjąć tego wszystkiego, jeżeli dostajesz, nie wiem, 3000... Nie mam pojęcia, jakie są statystyki na przykład na Instagramie, no ale ciężko przejrzeć dzienne wrzucenie zdjęć na Instagramie jednego dnia. No niemożliwe. No tak. Na samym Instagramie. A załóżmy, że jeszcze jest YouTube. Jaki jest dziennego przejrzenia wszystkich zdjęć wrzuconych na Instagramie? No właśnie. No ale... Tam jest potencjalna informacja, której pożądasz. Mm-hmm. Tam jest potencjalna informacja. No i
co wynika, w sensie, jak ten strach może na nas wpływać, na relacje międzyludzkie, jak myślisz, na kondycję człowieka psychiczną albo nawet życiową? Myślę, że wiesz, to może być przede wszystkim taki temat do rozmów, że myślę, że to funkcjonuje jako taki pewien element, który pozwala na socjalizowanie się ze sobą ludzi, że zawsze możesz poruszyć ten temat, że o, co ciekawego obejrzałeś ostatnio, albo co ciekawego widziałaś, albo jaki profil ostatnio zafollowowałaś na Łeś na Instagramie. No. W sumie ostatnio, w sensie wiem, że mój brat na przykład, ale on jest 11 lat młodszy ode mnie, to 10 lat ma. No i on na przykład z kolegami rozmawia o tym, czy widzieli film Narucieka, czy kogo tamkolwiek. Nie mam pojęcia, co się teraz ogląda. Wiem, że widziałem, ostatnio mi wyszło co do obejrzenia, że Naruciak i ma 2 miliony subskrybentów, a wyświetleń to nie mam pojęcia. No ale mi się zdaje, że no raczej mój brat ogląda to, co jest tam na topie, bo raczej nie ma tej świadomości. Nie wiem, mojego jest tak samo, ale ja staram się być tym takim dobrym duszkiem, który siedzi mu nad ramieniem i staram się mu od czasu do czasu podrzucić coś wartościowego, żeby zamiast jakiegoś Boxdela czy innego YouTube'owego showmana obejrzał na przykład coś popularno-naukowego, na przykład Naukowy Bełkot, który zawsze serdecznie polecam, bo to jest dobry, merytoryczny kanał. No to prawda. I akurat tam są podane badania. No zdarzyło mi się oglądać, ale muszę też zaznaczyć, że forma tych kanałów, w sensie ten Boxdel, dużo więcej satysfakcji czujesz oglądając te tam 10 ciekawostek, coś tam, a mniej satysfakcji czujesz na przykład dowiadując się, czy banany wyginą. Mniej, a w sensie dopiero ta satysfakcja późniejsza, po obejrzeniu, się różni znacząco, nie? Bo w tym Boxdelu no to chcesz więcej, bo już się skończyło, a w tym z bananem no to zostawia cię, mnie na przykład zostawia z myślą, nie wiem jak ciebie. No tak, myślę, że znaczy mnie bardziej przekonuje właśnie takie clickbaitowe pytanie niż tak położone kawa na ławę 10 informacji o bananach. No to coś takiego, no nie wiem, jak kogoś może zainteresować. I myślę, że clickbait to jest w pewnym sensie sztuka. Tak? Napisać taki tytuł, żeby się klikał. To musimy zmienić tytuł naszego podcastu. Tak, myślę, że zielone rozmowy... Nie jest clickbaitowe. Chyba, że wiesz, odniesiesz zielone do narkotyków. Że pod tytuł dodamy. Nie, ale ja wiesz, ja tak bardziej bym... Rozmawiają o gwałtach. Tak, albo zielone rozmowy, że rozmawiają upaleni, uprzedzając słuchaczy. Upaleni, a no na przykład tak. Upaleni, no. Uprzedzając słuchaczy, jesteśmy trzeźwi. Ale nic nie powiedzieliśmy nic o upaleniu. Nie Ale nic nie powiedzieliśmy o paleniu. To ja już mówię. To wtedy jest postprawda, tak? Co to jest postprawda? Nie wiem. Nie wiem, jak się... Bo jak to się było słowo roku tamtego. A to nie jest jakaś nowomowa? Tak, to jest jakaś nowomowa i to z chyba angielszczyzny się wynosi. To powiem ci, że nie mam pojęcia. Ale wiesz co? Czy zastanawiałeś się albo szukałeś się... Gdzie jest początek takiej rozrywki w mediach, w takich mediach jak telewizja albo internet? Bo te kanały na YouTubie wydaje mi się, że są ewolucją kanałów rozrywkowych, takie jakie były kiedyś w telewizji. Pamiętasz może Big Brothera, jakie rekordy bił, jaką cieszył się popularnością? Co? Ja tylko statystyk, bo Big Brothera w życiu nie oglądałem. W sensie Warsaw Shore? Tak? To jest ten Big Brother, druga edycja, w sensie odpowiednik tego? Znaczy myślę, że to jest taki... Tylko, że bardziej... mi się zdaje, że Warsaw Shore przebija tego Big Brothera, co był. Może nie Warsaw Shore, tylko zamiast tym... nie wiem, jaki był pierwowzór, jakie to było amerykańskie. Nie mam LA? Nie wiem. Nie wiem. Że raczej nie stawiałbym polskich odpowiedników przy zagranicznych pierwowzorach. A, bo ja myślałem, że ty mówisz o Big Brotherze znaczy, jako o polskim. Mówię o polskim, ale on był dobry. Był dobry? Wydaje mi się, że
Słuchaj, wiesz, nawet Sejrowski miał wywiad z Frytką, że... Tak, ten pamiętny wywiad. Ten pamiętny wywiad o pani w porcie i w ogóle. No. W ogóle. Ale no, ciężko mi powiedzieć o tym, bo to nie, Big Brother to nie moje czasy. Znaczy, wiem, że jakie boom było na Warsaw Shore w gimnazjum, no i w liceum. Wszyscy oglądali to, oprócz mnie oczywiście. I czułem się trochę wykluczony. Myślę, że z tego się strach bierze, że... Miałeś dziwne środowisko. Nie, czy ja wiem? Myślę, że... Nie uważam tak. W sensie ci ludzie traktowali to jako zabawę. Jako rozrywkę, że oni są głupsi, że coś tam, nie? Pod tym względem ci ludzie to oglądali. Się przynajmniej tak twierdzili. Jest możliwe. A ja na przykład nie oglądałem i na przykład mnie to bolało. Ja czułeś myślę, że... się taki odtrącony od grupy? Tak, w pewnym sensie jak się zaczynał ten temat do rozmowy, to ja się czułem odtrącony od grupy. Oczywiście, wiesz, w pewien sposób zaczynało mi to interesować, ale już byłem w takim wieku, że no, zignorowałem to, tak? W sensie... Podobna rzecz przeżyłem, jak wszyscy rozmawiali o piłce nożnej, jak mistrzostwa wchodzą, nie? I nagle wszyscy chłopacy rozmawiają, że o mistrzostwa, która grupa, nie? Komu kibicujesz? Czajesz, o co chodzi. Czaję. Wiesz, no i ja nigdy nie mogłem się wczuć w to w żaden sposób. Próbowałem. Obejrzałem chyba z 4 mecze tak pod rząd, bo tam, nie wiem, to siekało się te mecze po kolei. Codziennie ktoś grał, no i... Wiesz co, można na przykład, to jest taki dobry punkt do przeskoku na przykład na różnice pokoleniowe. Okej, okay, no. Ale nie wiem, czy chcemy tego... No dobra, no dawaj, zobaczymy, co z tego wyniknie. My żyjemy w naszej... My jako nasze pokolenie, że żyjemy w naszej świadomości, naszym otoczeniu, na wszystkich informacjach, wszystkich... nie wiem, praktykach, jakie robimy, że nasi rodzice niekoniecznie muszą rozumieć to, co my robimy. Dobra, nie rozumieją kontekstów. A pijesz do tego, że my się określamy jako człowiek, w sensie do informacji, którą, w sensie dostajemy informacje ze świata i my się określamy jako człowiek na pewnej skali, tej takiej wyimaginowanej, tak heurystycznie, bo nie analizujemy tego świadomie oczywiście i nie umieszczamy się tam, tylko jakieś punkty spełniamy tych informacji o ludziach i wtedy się umieszczamy, określamy jako człowiek i przynależność jakoś, określamy jakieś nasze umiejętności, tak? Do tego nie, pijesz? Ja powiem ci, że bardziej piję do tego, że rodzice są niedoinformowani w tym sensie, że na przykład odrzucają praktyki na zasadzie są głupie, bo nie zagłębiłem się w kontekst i za bardzo nie rozumiem, o co chodzi. I że wiesz, na przykład jadą po dziewczynach, że o, jak można takie kolorowe włosy nosić, coś takiego, że przecież to jest nie do pomyślenia, bo tak było za jego czasów, tak została wychowana. Ale nie żeby coś, ale nasi rodzice też byli łamaczami kultury. Tak, na przykład. Tak. I nasi dziadkowie psioczyli na naszych rodziców. I to jest taki, można powiedzieć, że... Nie kończący się ciąg. Tak. Błędne koło, bez sensu, totalnie. No ale wracając do tego FOMO, bo nie powiedzieliśmy o tym, jak na nas wpływa. Trochę powiedzieliśmy o tym, ale... Omijaliśmy to, w sensie nie powiedzieliśmy tak definitywnie. Na nas osobiście? Tak, na nas osobiście. Czy my odczuwamy, w sensie czy ty czujesz, czy ja czuję, bo ja uważam, że ja czuję ten lęk przed niedoinformowaniem. Wiesz co, wydaje mi się... Oczywiście go próbuję ignorować z całych sił, i, no, bo wiem, że to nie ma sensu. Zwyczajnie nie ma sensu, bo nie jestem w stanie być na bieżąco ze wszystkim. Ja powinienem być na bieżąco tylko z tym, co mnie interesuje, albo da mi jakąś wartość. Wiesz co, ja dałem sobie już chyba jakieś 2 lata temu spokój z śledzeniem tego, co się dzieje w świecie. Uznałem to za bezzasadne i że myślę, że doszedłem do takiego momentu, że raczej nie boję się tego niedoinformowania, ale wiesz co, powiem ci, że myślę, że miałem takie elementy i o zgrozo chodziło tutaj o memy, że w pewnym momencie przestałem nadążać to, co się dzieje w memosferze i przestałem to rozumieć
I nawet można powiedzieć, że zacząłem w to ładować pogardę. Ale zauważ, że memy coraz częściej nie tylko się odnoszą na takiej wiedzy ogólnej, na jak to powiedzieć, na takich uniwersalnych prawdach, tak, na tak, odnośnikach. Odnoszą takich, się często do jakichś aktualnych wiedzą, wydarzeń. A właśnie dokładnie coraz częściej się odnoszą do tych aktualnych, jak powiedziałeś. Mi pierwsze co do głowy przyszło, to chyba 2 lata temu albo rok temu były memy z tym panem, który prowadzi ten amerykański odpowiednik Familiady, i że były jakieś wybory Miss Universe czy coś takiego, tak, tak. I że on się pomylił, że on odczytał to złe imię i nazwisko. To akurat było jeszcze rozpowszechnione przez YouTube, ale mnie na przykład, ale jak ja mi przychodzi na myśl z polskiej sceny, jak był o tym chłopcu, który dokonał skaryfikacji jak Popek. Aha. I to, że były memy z tym chłopcem, albo że z Popkiem, albo z kimkolwiek, na przykład z tym Rudym, co zawsze ma najgorzej w życiu. Że na przykład zrobił... Pechowiec Brian. Tak, Pechowiec Brian zrobił skaryfikację, wykrwawił się, nie? No, cokolwiek takiego. Mhm. Coś w tym stylu. No i ja nie wiem, trochę mi zajęło, oczywiście... Niektóre memy są tak zbudowane, że jesteś w stanie w bardzo łatwy sposób dowiedzieć się o oryginalnej informacji. Albo lecą tak samo na jakichś takich uniwersalnych wartościach, albo nie, jadą... Nie, właśnie mi nie chodzi o to, że... Ale mówię, że niektóre, nie że wszystkie. Tak, no. Ale akurat ich jest coraz mniej, mi się wydaje, że... Że właśnie raczej teraz są takie stargetowane memy. Dokładnie, w tym kierunku. No dobrze, to może ruszmy dalej, bo tu mam, jak mówiłem, te osoby, które są dotknięte tym FOMO, tak uciekamy od tego FOMO, bo chyba nie wiemy, z czym to się je do końca. Może to trochę zbyt odległy temat, jeśli o nas chodzi. No, myślę, że my unikamy, ale nie. Wynika to chyba ze świadomości tego, jak działa internet, że my poświęciliśmy czas i dowiedzieliśmy się, jak to działa. Że wiemy, że są techniki i... Techniki, jak to zabrzmiało, tak? Źle to zabrzmiało. Że są pewne normy zachowania człowieka, które można wprawić w przyzwyczajenie, a nawet uzależnienie. I to można wykorzystać w celu przykucia uwagi. I że to istnieje i jest wiedza na ten temat. No, zdecydowanie. To jest, myślę, że to będzie rozwijało się, że osoby zajmujące się marketingiem będą dążyły do pogłębienia tego tematu, dalszych odkryć. Tak, ale też zauważ, jeszcze jest temat Big Data do tego podchodzi, no bo jeżeli potrafisz wywołać FOMO, czyli ten strach, że nad niedoinformowaniem, to będziesz miał teraz władzę nad tym, że przykuwasz uwagę tego swojego użytkownika. I teraz wchodzi temat Big Data, zbierania informacji o tym, jak korzystasz z internetu, w co wpisujesz, co oglądasz, w sensie na czym zatrzymujesz wzrok. Czyli zauważ, że Facebook teraz jest zbudowany tak, kiedyś było trochę inaczej, że te posty były mniejsze, a teraz one są duże, że zajmują prawie całą stronę. Mhm. Zauważyłeś? Nie. Że nie możesz zauważyłem tego przejścia. Całego posta nie możesz widzieć na jednym ekranie, w sensie cały post jeden możesz widzieć tylko na raz, jeden post. Widzisz fragmenty kolejnych, ale tylko jeden widzisz cały. A masz na myśli, że takie dłuższe posty? Tak, że teraz masz na tej ścianie takie duże posty, które jeden widzisz. Oczywiście jak są tekstowe, to tam... A to nie, ja myślałem, że to inaczej się odnosi. W ale sensie, że... No. Bo wydaje mi się, że kiedyś nie było tak, że masz, jak masz jakiś tekst pod postem, to, że jak było to zbyt długie, to ci się to nie otwierało jako nowe okno. A teraz się to otwiera jako nowe okno. Nie. Mi chodzi po prostu o zwyczajny pod, że na przykład masz zdjęcie, masz tytuł, na przykład jeżeli wrzucasz linka z czegoś. Mhm. I później masz na przykład dopiskę tego, kto tam sobie udostępnił to. To wiesz, ja nie wiem, bo ja nie jestem scrollującym Facebooka, także... Ja tak samo nie ale zauważyłem tego. To właśnie, że to tak działa. I akurat to, że tak to wygląda, pozwala dostarczyć informacji, że ty patrzysz właśnie na ten jeden post i zatrzymałeś uwagę na tym. Bo na przykład scrollowałeś i zatrzymałeś się na tym, przykuło twoją uwagę i patrzysz na to. I wiesz, te wszystkie informacje, co wpisujesz, kogo obserwujesz, kogo lubisz,
I akurat teraz wyszło TROD, które utrudnia sprawę, że te firmy, Google na przykład, nie wiem, Facebook też jest pod Google'a? To on nie jest częścią tego konsorcjum. No to później masz Google'a, później masz jeszcze trzecią firmę, nie wiem, na przykład... Twitter. A może być Twitter. I te firmy, one mogą zebrać inne rodzaje informacji, one mogą zebrać. I to, że ten czynnik FOMO, to pozwoli zbierać tej jednej firmie. Teraz akurat to jest jedyna możliwość, właśnie ten czynnik FOMO. Tak mi się wydaje, że właśnie przykucie tego twojego użytkownika. Facebook ma monopol, no bo w sumie w Europie akurat, wschodniej. Tak. Znaczy, oprócz tam Rosji, Białorusi. No właśnie, może też... wschodni to nie jest najlepszy ten, bo we wschodniej chyba no jednak monopol ma to V-Kontakte, czy jak masz się to rację. Nazywa? Na zachodzie akurat jest tendencja coraz bardziej wyrównana. No to w Polsce akurat jest monopol na tego Facebooka. I tylko Facebook, bo wszyscy ale się... Ale zauważ, że to masz taka... Od razu... Tak, zauważ, że to taka ewolucja, że... Kiedyś nasza klasa, kiedyś wszyscy mieli naszą jeszcze klasę. MySpace. A, MySpace, ale to był, może za młody próbowano, byłem. Próbowano wejść w MySpace'a. No ale... A później wszyscy z tej, albo prawie wszyscy z tej naszej klasy uciekli na Facebooka, ale myślę, że to dotyczy się głównie młodych, że starzy raczej zostali na tej naszej klasie, ewentualnie później tak dosyć nieśmiało zaczęli się pojawiać na tym Facebooku. No ale teraz dominuje Facebook. W Polsce dominuje Facebook. No i te FOMO możemy rozpatrywać, tak mi się wydaje, w tym marketingu i w mediach, pod tym, jak osoba podejmuje decyzje, jakie ma preferencje polityczno-społeczne, co będzie kupować. Wiesz co może interesuje. Może w temacie FOMO ja bym chyba z Facebooka przeskoczył na Instagrama, że wydaje mi się, że jest łatwy do takiego wyobrażenia sobie. Masz rację, ale raczej... A Instagram w sumie należy do Facebooka? No masz rację, ale to wszystko właśnie, to wszystko działa razem. To jest najstraszniejsze w tym temacie Big Data, że po prostu potrafił dowiedzieć się wszystkiego o tobie. A! I jeszcze coś śmieszniejsze. Banki korzystają z takich informacji, z takich big data. To jest to, co mówiłeś, że banki w pewnym sensie szczytują to, co ty przeglądasz i zapisują te informacje i mogą to wykorzystać do udzielenia banki mają troszkę inne informacje, tak, ale między nie, innymi bo właśnie kiedy, to. Kiedyś mi to wykładałeś i mówiłeś, że to, co ty przeglądasz, bank może wykorzystać do To jest najśmieszniejsze. Jako podłoże do decyzji o wydaniu ci na przykład kredytu. Dokładnie, właśnie kredytu. Oceni, jak ty kupujesz wszystkie dane z karty, ty możesz nie wiedzieć, co oni wiedzą o tobie. To jest najgorsze, że ty nie wiesz co, oni wiedzą o tobie. Oni ci przedstawiają ofertę i mogą na przykład nawet zawyżyć ofertę. Sprzedać ci kredyt w dłuższej cenie, bo tak stwierdzą, że cię stać. I że dasz radę wypłacić się. I problem polega w Big Data, że im dalej zajdziemy z tym zbieraniem informacji, akurat RODO przed tym nas ratuje, no bo te firmy nie mogą wymieniać tych informacji, no ale wystarczy, że podpiszesz lojalkę swoim ptaszkiem i tyle, tak? To znaczy, w tym kwadracie był ten ptaszek i koniec. I udostępniasz swoje informacje i pozwalasz podawać trzecim firmom. Chyba jak Facebook, jak weszło to RODO, to na Facebooku była opcja albo się zgadzasz, albo papa. Dokładnie. To samo. No i wiesz, nadal te pomimo, że te RODO w założeniu miało nas chronić, no to niewiele zmieniło, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że cel był słuszny, ale wyszło jak zawsze i zamiast ja ochrony... Ja nie mam pojęcia, jak wyszło. Nie wiem, ale ja mam wrażenie, że kiedyś było lepiej, a teraz to ja to traktuję jako takie niepotrzebne utrudnienie sobie życia, że ja nie czułem się źle z tym, że zbierane są na mój temat informacje w pewnym momencie, po prostu się z tym pogodziłem, że po prostu nie rozumiem ludzi, chyba że mają w tym jakiś cel, na przykład, nie wiem, siedzą w dark webie czy coś takiego, ale nie rozumiem ludzi, którzy mają zajoba na punkcie prywatności i anonimowości w internecie, że... Czemu? Że wydaje mi się, że w tym momencie, przy tym jak internet teraz wygląda, to jest po prostu taka walka z wiatrakami. Że
dążenie do anonimowości w internecie, że... Ale nie żeby coś, ale ona jest bardzo łatwa do osiągnięcia, ta anonimowość. No tak. Możesz zacząć korzystać z cebuli albo bawić się w proxy i tak dokładnie. Dalej. Dokładnie. I jedyną zasadą jest to, że się nie logujesz z publicznych kont, tak? Nie podajesz swojego prawdziwego imienia i nazwiska i możesz korzystać z Facebooka, bo Facebook aktualnie udostępnił na Torze swoją stronę, więc możesz być nadal anonimowy. Oczywiście nie możesz, musisz pamiętać o tym, że twoje e-maile albo inne dane nie mogą być ze sobą w żaden sposób połączone, czyli musisz stworzyć wszystko od nowa. E-mail, konto, przeglądanie, też musisz tak, ja świadomie... Tak, ja nie piję do tego, że to jest niemożliwe, tylko że... A to jest naprawdę śmiesznie proste. Tak, tak, tylko że nie widzę w tym za bardzo sensu. Ja jako ja, że... Wiem o co ci chodzi, nie? Bo w sensie uważasz, że jesteś na przykład szary człowiek i nie masz wpływu na przykład na wielką politykę, no bo taki Jarosław Kaczyński czy ktoś tam, on będzie próbował walczyć o tę anonimowość, tak? No bo chce być anonimowy, nie chce, żeby były informacje na świecie o nim i żeby ktoś mógł wykupić je i dowiedzieć się o nim, czy przygląda stronę z kotkami, nie? Bo by jego kotki to słaby punkt na przykład. Albo taki cokolwiek. Jacek Żalek. Albo taki Jacek Żalek, który akurat świeci swoją buzią w całym Białymstoku, nie? A zwłaszcza przy naszym bloku. A zwłaszcza przy naszym bloku, a obok jego żona. No, grazi w oczy, ale no, pewnie też Żalek nie chciałby wiedzieć, że inni wiedzą na przykład o tym, że jego syn wyszukał coś tam. Tak. Czy coś tam, nie? No bo też... Że na przykład jego syn wyszukał, jak usunąć zapach cebuli z palców. No na przykład, no. Na przykład. Że taki zwyczajna rzecz, która dotyka w ale sumie każdego z nas. Ciekawym pomysłem jest to, jeżeli uzależnisz użytkownika od tych mediów społecznościowych, że on wraca do ciebie, wraca i wraca, to czy wtedy... on pozytywnie odbiera te reklamy, na przykład, które umieścisz no na właśnie, tej stronie. No właśnie, czy on się nie zamienia w takie zombie? Właśnie, czy nie zamienia się w zombie. Ale ja myślę, że jeżeli te reklamy się pojawiają, to znaczy, że to działa, że ten użytkownik w pewien sposób to rejestruje i w pewien sposób reaguje na to. A jak mówiłeś o Instagramie, no to... raczej przydałby się bym... ktoś, kto na tym Instagramie siedzi i mógłby nam powiedzieć trochę więcej, jak to wygląda. Przydałby się ktoś. Ale chciałbym zaznaczyć, że ja postrzegam Instagram jako takie miejsce, gdzie możesz wywierać wpływ na użytkowników. Co jest teraz modne, co teraz wygląda dobrze. Zauważ, że tak, teraz... Tak, dziewczynki w wieku na przykład lat 13 z tymi brwiami, ubierające się w określony sposób. A to sposób. Nawet na grupach na Facebooku no. jest. Ale mi chodzi o to, że są osoby w naszym wieku na przykład, i mamy znajomą chyba, co też nie jestem pewien. W sumie zapomnij. Dobrze. Jest popularne shouting i również dostawanie przedmiotów od firm. I musisz tylko wpisać, że w hashtagu, że masz tą firmę, tak? Albo model tego. Musisz tylko to wpisać. I zauważ, że te przedmioty zaczynają nabierać pewnego estetycznego wyglądu. Wszystkie podobne są. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak przeglądałeś główną Instagrama, czy w powiem sensie ci, tych proponowanych. Nie, ja nie praktykuję. Nie, ja też nie praktykowałem, tylko po prostu z ciekawości przejrzałem. I wszystkie zdjęcia są podobne. Oczywiście znajdziesz tam perełki, znaczy, i bardzo się cieszę, że jest jakaś podobna stylistyka. Ale jest właśnie pewien mainstream, który idzie, wiesz, tym torem i one są podobne. Wiesz, taki wpływ na społeczeństwo. No właśnie to mnie na przykład, właśnie to mnie odrzuca, że to jest w sumie takie, wydaje mi się, taki że to jest takie wpływ na społeczeństwo. Że to jest takie bez zastanowienia. Te odbieranie tych informacji? Że odbieranie, nawet nie odbieranie, ale co odbieranie tych informacji i wtłaczanie ich, umieszczanie ich w swoim życiu, że naśladowanie na przykład jakichś szafiarek
Okay. Ale znaczy, może to niepotrzebnie pije do tego, że naśladowania, że moda jest modą i nikt ci nie każe tego robić. I ludzie zawsze w sumie podążali za jakimiś modami, więc myślę, że powinienem się w tym momencie zatrzymać, bo nie mam potrzeby się to gdzieś zagalopować. Do definicji tej FOMO. No i jak wspomniałem, 16% użytkowników polskich internetu, czyli mamy prawie 27 milionów ludzi. Jako użytkowników internetu w Polsce. Tak, powyżej 15 lat. Dużo. Dużo. I 16% z nich to jest 4 miliony 300. 4 miliony 300 tysięcy. I z tego 1/3 wykazuje efekty uzależnienia od mediów społecznościowych. Czyli jak nie dostaną komórki, i to wtedy otrzymują wrażenia somatyczne. Jak nudności, bóle głowy, wymiot, nawet do wymiotów może dojść. Powiem ci, że wiesz, nie brzmi to za potliwość, ciekawie. To brzmi masakrycznie, no tak. Bo z 4 milionów 1/3, no to jest ponad milion ludzi. Milion 300 tysięcy i jeszcze jakiś kawałek. Dokładnie. Milion 400 tysięcy chyba. Milion 300 tysięcy może być uzależnionych od z mediów społecznościowych. I to uzależniony w taki paskudny, fizyczny sposób. Tak. Właśnie. Że to nie jest... U tej 1/3 silnie sfomowanych ludzi znajduje się właśnie te efekty. Tak, to jest to najgorsze, że to nie siedzi w twojej głowie, tylko to z twojej głowy się przenosi na twoje ciało. Do myślenia. No właśnie... To daje do myślenia. Ja nie wiem, czy chcesz kończyć, czy jeszcze będziemy to pociągniemy, bo ja bym z chęcią dokończył parę rzeczy. No to jeżeli mamy otwarte wątki, które moglibyśmy zamknąć, to myślę, że powinniśmy nie wiem, je czy zamknąć. Mamy otwarte. Myślę, że możemy dołożyć cegiełki. Mhm. Tak. Nie ma problemu. Również mi się zdaje, że te całe zjawisko wynika z porzucenia własnego życia dla... porzucenie własnego życia, te FOMO całe, te takie zaklapienie się w tej informacji wynosi się z tego, że porzucamy własne życie, obserwujemy za to życie innych, których możemy postrzegać jako wyjątkowych, a pomimo tego, że ty też jesteś użytkownikiem internetu i sobie zdajesz sprawę, że nie wrzucasz negatywnych informacji o sobie, czy kiedykolwiek zrobiłeś coś takiego. Ciężko mi o tym powiedzieć. Czy negatywną informację byś rzucił o sobie? Raczej nie, no jeżeli mam dobór do użytej... Tego, co chcesz rzucić. Tak, to mam możliwość powiedzenia to, co chcę wrzucić, to raczej nikt nie będzie siebie... Dokładnie. Tak, że raczej chcemy pokazać siebie od najlepszej strony. I to robi każdy. To robi każdy. W sensie każdy nie wrzuca negatywnych informacji o sobie. Tylko pozytywne albo ewentualnie neutralne, albo... kreujące siebie jako osobowość. I tak pewną. I nie, bo wiesz, to zależy nie, od... Nie zauważyłem nic negatywnego. Nie, bo wiesz, chodziło mi, tak teraz myślałem, że oświadczyny, ale od oświadczyn przelecimy na drugi biegun, że rzucił mnie. Widziałeś, żeby ktoś wrzucił posta? Ktoś znaczy, rzucił? Może nie posta, ale widziałem filmiki na YouTubie filmiki. Że był jakiś ten, że orzucił mnie, coś się złego stało, to były takie właśnie o tym, że się coś złego dzieje. Ja na przykład miałem problem z zobaczeniem czegoś takiego. Ja mam wrażenie, że miałem. Bardzo mało informacji. Nie potrafię, tak, że jak jest to jest ułamek, ale nie potrafię ci rzucić teraz przykładem. Może nasza Madzia coś kojarzy. Słynne cytaty, tak, ale właśnie coś takiego, że wrzucam cytaty, nigdy więcej błędów mojego życia, albo nie dam się nigdy zranić, i te cytaty... Bo mi się przypomniała Ewa Chodakowska i jej profil na Instagramie. Tak.
A jak byłem przez pewien czas obserwując chyba przez 3 dni, bo stwierdziłem, że ściana zawalona postami Ewy Chodakowskiej dwa dziennie przynajmniej jest za dużo. Moglibyśmy teraz uderzyć do coachingu, ale chyba nie chcemy tego nie, robić. Nie, ale wracając, no, to nadal ten post jest w pewien sposób pozytywny, przynajmniej neutralnym odbierasz go, no bo dokonujesz samorozwoju, popełniłeś błąd, przyznajesz się, tak? W sensie przekuwasz rozpacz w coś neutralnego, pozytywnego. Tak, że to nie jest taka rozpacz, która się pogłębia, tylko że wstałem. Tak, na przykład nie mówisz, że zmarł mi dziadek, nie? Tak, że raczej taką informację jednak zachowujesz jako swoją dla siebie, prywatną albo dla najbliższych. Tak, tak. No i właśnie do tego piję, do tego dążę, że kreujemy się i wszyscy mają świadomość tego, że wrzucasz tylko pozytywne albo kreujesz się na coraz lepszą osobę. Znaczy ja nie pokazujesz dołków, tylko same szczyty, tak? Tak, do tego się mogę odnieść, że raczej tak samo w rozmowach międzyludzkich, jeżeli nie rozmawiasz z kimś bliskim tobie, to nie przeskakujesz na takie osobiste tematy, bo to jest raczej coś krępującego, że jak już mówisz coś o sobie, to że coś zrobiłeś, dokładnie, albo coś zrobiłeś i ci wyszło, a nie, że na przykład moja babcia leży w stanie wegetatywnym w szpitalu, no, dziadek tak. mi umarł, mój no, kotek to, ma dokładnie. Biegunkę. Totalnie omijasz te tematy, kreujesz się i wszyscy robią to samo. Wszyscy, do tego dążę, że wszyscy robią to samo i ty masz pewną świadomość tego, że robisz właśnie to samo, co inni. I inni robią to samo, co ty. Nie udostępniają tych negatywnych informacji. A pomimo to wierzysz w to, że inni mają lepiej. Że inni przeżywają świat lepiej. Pomimo tego, że ty na przykład byłeś tam i tam i tam, tylko że nie wrzuciłeś z tego postów. A uważasz, że ktoś przeżywa to lepiej, bo na przykład wrzucił z polskiego morza, jak się tam pali na słońcu tak, z Januszami, myślę, ale wziął ujęcie podróżowanie, z bezludnej twarzy. Podróżowanie to może być taki piętnujący temat, jeśli chodzi o FOMO, że wydaje mi się, że no już nie piję do podróżowania, bo podróżowanie samo w sobie jest super. Znaczy, dlaczego nie podróżować? Podróżowanie jest fajne. Znaczy, ja jestem takim raczej typem kanapowego. Ja tak ale, samo. Tak, w sensie nie potrzebuję podróży, żeby się rozwijać, tak. żeby przeżywać pozytywnych doświadczenia. Tak? W sensie wystarczy mi fotel, książka i ja jestem spełniony. Ja jestem teoretykiem podróżowania, że... Brzmi świetnie. Tak, że wystarczy, że po przeczytaniu na przykład informacji na temat polskiego morza, że jak są zbudowane plaże i tak dalej, no. że mi to wystarczy, że nie potrzebuję empirycznie się sprawdzić, tam znaleźć i tego, że tego tak sprawdzić, jest. Że wystarczy, że o tym przeczytam. Ale teraz, tak większość tak nie ma. Teraz wpadłem na clickbaitowy tytuł. Teoria podróży. W sensie... No, chwytliwe. Ludzie, wszyscy się interesują podróżowaniem. No właśnie, i że myślę, że to może być jako taki przykład do, na czym się może FOMO odbić, że no nie wrzuciłem zdjęcia, że byłem w Mediolanie, nie dodałem hashtagu. No. No, nie był w Mediolanie, ale też wracając do tych ludzi, którzy są pod wpływem tego... Nie wiem, właśnie nie wiem jak skategoryzować FOMO. Czy to jest zaburzenie, czy to jest... Myślę, że zespół zachowań? Myślę, że nawet nie my się tym powinniśmy zajmować. No w sumie masz rację. No ale wracając, o czym mówiłeś? Bo teraz jak zacząłeś... Ja mówiłem o podróżowaniu. A, z tym podróżowaniem. No to wracając do tego podróżowania. Ludzie objęci FOMO... Akurat to nie nawiążę do tego. Wybiję, wyjdę z tego tematu. Dobrze, przepraszam. Nie mam z tym problemu. Ludzie, którzy mają ten wysoki współczynnik FOMO, używają internetu, mediów społecznościowych, poszukują informacji w nietypowych sytuacjach. Jak na spotkanie towarzyskie, kiedy próbujesz rozmawiać z człowiekiem. To jest zadziwiające. Spotykasz się z człowiekiem, chcesz z nim pogadać, a wyciągasz komórkę i odcinasz się od niego. Albo na przykład w kinie, albo w teatrze. To też się zdarza. Albo na wykładzie, albo w szkole. To mnie naprawdę zadziwia, bo
Unikasz tej informacji, która jest wartościowa. Przyszedłeś na film, zapłaciłeś nawet. Przychodzisz do teatru, zapłaciłeś większy hajs niż w kinie, tak? Chociaż. Zazwyczaj w teatrze płacisz więcej. Nie wiem. U nas ile? 20 ze zniżką studencką? 25. A to nie, to jednak wciąż troszkę drożej niż w pewnym czołowym, komercjalnym monopoliście Białymstoku. Chyba można za 20 dostać bilet. No ale wracamy. Do teatru. No, ale wydałeś pieniądze, no i raczej samemu się nie chodzi na takie wydarzenie i pomimo to wyciągasz ten telefon. W sensie ci ludzie wyciągają te 16% wyciąga ten telefon, no i... I skroluje. No... Czemu? W sensie... No nie ma to... Gdzie w tym sens? No dokładnie, w sensie... Równie dobrze ten człowiek mógł nie pójść tam i skrolować sobie w domu. Zaoszczędziłby pieniądze, zaoszczędziłby czas, bo by nie musiał przybyć. W sensie... Wszystko prowadzi do strat. I materialnych, no i też wartości, które by mógł wyciągnąć z tego doświadczenia. Że to FOMO to tak samo, w tym najgorszym spektrum to może być takie samo napędzające się, taka śniegowa kula rozpaczy, marności. Tak, bo w sensie odnosząc się do tego raportu, ludzie z FOMO twierdzą, że dostarcza im rozrywki, media społecznościowe dostarczają im rozrywki, rozrywki, informacji, wiedzy, relaksu oraz poprawia ich samopoczucie. I to wychodzi z tego raportu odwrotnie, że wręcz odwrotnie. Negatywne odczucia, zła samoocena, samokrytyka, no wszystko, co możesz najgorsze pomyśleć o sobie, tak? No, i te osoby, i 1/3 osób zdaje sobie sprawę, tylko 1/3 osób sobie zdaje sprawę, że to ma negatywny wpływ na nie. Wiesz, może to na przykład takie uciekanie od ludzkiej natury, w sensie człowiek jest istotą społeczną i te osoby myślą, że są istotami społecznymi w takim sensie, że na przykład siedzą w takiej swojej grupce i że według nich to jest ta socjalizacja, ale jednak chyba zdecydowanie nie potrafi to zastąpić takiej relacji człowiek-człowiek, jeżeli możesz tego człowieka zobaczyć, ewentualnie dotknąć go. Tak? Tak mi się wydaje. Że jednak ważne są takie relacje interpersonalne przeprowadzone na żywo, a nie za... Zostawmy na razie to na później, bo chciałbym dokończyć, że te oglądanie mediów społecznościowych skłania jeszcze do tego, do twierdzeń, że inni są ciekawsi, bo się porównujesz nadal. Inni są ciekawsi i lepsi. No, na przykład widzisz, że ktoś coś ugotował. No, mi się zdarza wrzucić na Snapchata, że ugotowałem coś, no bo jestem dumny z siebie, że wrzuciłem wysiłek na przykład 2 godziny, a czasami nawet się okazuje, że bulion gotowałem 8 godzin. Ja lubię, jak coś wrzucam, to lubię wrzucić coś, co ludzi skonfunduje. Na przykład jak robiłem spaghetti ostatnio. I mleko wlewałeś. Tak, wystawały z sosu wystawały badyle z pomidorów i jeszcze wlałem mleko. I tutaj znajomi, że mleko do spaghetti? Co ty robisz? Dokładnie. No, ale też skłania do... Ludzie z FOMO nie wstawiają więcej informacji w internecie. To też wynikło z raportu. I ludzie, którzy są w tym wysokim wartości, mają dużą wartość tego FOMO, są wysoce sfomowani, uważają, że inni mają więcej doświadczeń. Doświadczeń pozytywnych zaznaczając. I nie rozumiem, czemu ci ludzie nadal, wiesz, poszukują tych... nie wrzucają, pomimo tego, że mają te doświadczenie, nie wrzucają ich na przykład. Myślę, że mogą być tego nieświadomi, albo że czują jakąś blokadę. Myślisz, że uważają się za gorszy? Tak, bo już ktoś więcej się, wrzucił rzeczy? Tak, że czują się gorsi, że czują tą taką opresję społeczną. Nie wiem, czy to najlepsze słowo, kojarzy mi się strasznie z taką lewicową nową mową, której nie jestem fanem. Ale właśnie, że czują się jednak tacy
No gorsi po prostu. Mm. A, tutaj techniczna Magda podpowiada, że boją się mojej ilości lajków. Że lajk jest teraz wyznacznikiem, czy coś jest wartościowe, czy nie. Tak, no właśnie na Facebooku. No i w sumie jakbyś coś udostępnił, byś dostał mało a lajków. A na Instagramie serduszka. No. No. A na Twitterze retweety. Mało dostał? Sobie pomyśl. No. Na przykład tylko zmienisz zdjęcie profilowe. I no chciałbyś na przykład, żeby wszyscy 230. Twoi znajomi, żeby wszyscy twoi znajomi dali lajka, a tu na przykład 10% z nich dało ci lajka. A, ale zauważ, że dużo osób liczy lajki liczbowo, a nie procentowo od znajomych. Albo na przykład, że w ogóle liczymy lajki, że wrzucamy coś pod publikę, ale chyba wrzucamy wszystko pod publikę, jeżeli to serwis społecznościowy. No, to akurat prawda. Próbuję, wracając do tego, co powiedziałem na początku, bo tak próbujemy bardzo, się określić. Bardzo lubimy uciekać od naszego meritum. No, ale chyba właśnie problem z FOMO tych osób, które są zagrożone, można wysnuć wniosek, że są to osoby, które próbują się określić w pewien sposób. Próbują znaleźć źródełko swoich informacji, na tym, na czym mogą polegać. Myślę, że to jest meritum, ale chciałbym sprostować, że się pomyliłem. Te 400-300 milionów to są wysoce sfomowani, a to nie 1/3 ma te somatyczne reakcje, a 1/5. Ale to i tak duża liczba, prawie milion. No tak, ale jednak odcinamy sporą część ludzi. No 600 tysięcy odejdzie od tego, co powiedziałem, może i nawet trochę więcej. No ale 1/5 z 4,300 tysięcy. To i tak dużo osób, zważywszy, że to tylko internet, albo aż internet. Tak, a z wysoce sfomowanych ludzi, tu już się notatkami podpieram, że 1/3 odczuwa niepokój. 1/3 z tej 1/5. Nie. Nie, 1/3 z wysoce fomowanych. Mhm. To pomyliłem się po prostu, okay. Podrzuciłem 1/3 zamiast 1/5. I teraz mówię o 1/3 z tych z wysoce fomowanych. 16% Polaków. Oni odczuwają niepokój z tego, że nie mają przy sobie komórki. Ja na przykład czuję ten niepokój, że nie mam przy sobie komórki. Ja tak. A pomimo tego nie uważam się za wysoce sfomowanego, jak już średnio. Ja tak, ale to dlatego, że komórka jest takim kondensatem, że zastępuje ci zegarek, notatnik, czasami zastępuje ci portfel. Szczerze, ja tylko komórki używam jako zegarek, dzwonienie i właśnie dostęp do informacji w mediach społecznościowych. No, nie tylko w mediach społecznościowych, bo również używam tego jako komunikator z ludźmi. No tak. No, ja raczej nie wykorzystuję pełni potencjału, jaki dostarcza mi smartfon, ale nie mam z tym problemu. Mhm. To co, Patryku, mówisz? Myślę, że zakończymy temat, ale mam... chciałbym się odnieść do tego, jak sobie możemy poradzić z tym FOMO, czy... Bo nawiązałeś do tego, że możemy zacząć być świadomi. Wyjdź do ludzi, zacznij biegać, czy coś. No, to jest najbardziej popularne stwierdzenie, żeby dbać o relacje międzyludzkie. Znaczy, ja bym powiedział, że tak. Przede wszystkim myślmy, nie bądźmy taką gąbką, która chwyta te informacje. No. Zastanawiajmy się nad sobą, zastanawiajmy się nad tym, co przeglądamy. I co? Bądźmy odpowiedzialni. Idąc za tym, co mówi popularny dość ostatnio psycholog Jordan Peterson. Ale w sensie, bo FOMO mi się zdaje, że już kończąc oczywiście, ale gdzie są te źródełka tego efektu FOMO? Że... Może to też słabość charakteru? Właśnie, żeby... Tak. No, słabość charakteru wychodzi z wartościowania siebie wobec innych ludzi i wobec siebie jako siebie z przyszłości. Mm-hmm. Ale wiesz, ze satysfakcji z siebie i potrzeby przynależności, żeby zrozumieć to, że chcemy mieć satysfakcję z siebie i mamy pewną potrzebę przynależności do grupy. Bo no, człowiek jest jednostką społeczną, no, nie istnieje sam. Asceta albo pustelnik, no, zwierzęca się totalnie i no, nie stanowi żadne
żadnego człowieka, tak? Nie jest wartościową jednostką ludzką. Dokładnie, no, nawet Nietzsche o tym mówi, tak? Jak ten, no, Zaratrusta, no, głosił swoją nowinę, tak? No i głosił. No głosił, no bo to było jedyne słuszne jako człowiek wykonanie zadania. Ażby się chciało zejść z tako rzeczy Zaratustra jako motyw muzyczny Ryszarda Strausa. Tak? No tak fajnie by było, gdyby to poleciało na zakończenie podcastu. No fajnie by było. Ale też doskonalenie umiejętności i rozumienia komunikacji społecznej? Tak, myślę, że powinniśmy nauczyć skupienie się... Skupienie się na tym aspekcie? Tak, filtrowania tych informacji i właśnie nauczenia się bycia takim lodołamaczem na tym morzu zarośniętym lodem tych informacji. No dobrze, myślę, że pora kończyć, bo zataczamy koło, chyba się myślę, kręcimy w kółeczku. Że nie potrafimy dojść do takiej puenty, takiej definitywnej puenty na temat głowy. Tak, że przydałby się jeszcze jeden głos. No to co powiedziałeś, powtórzę. Mam nadzieję, że nie przeinaczę niczego, że trzeba świadomie korzystać, zastanawiać się nad tym, co robimy, tak? Mhm. Co jeszcze? Idąc za Kazikiem Staszewskim i jednym z tekstów jego piosenki, a w zasadzie tak jak się ta piosenka zaczyna, bądźcie czujni. Bądźmy czujni, no i musimy postawić pewne granice, których nie możemy przekroczyć i myślę, że to jest chyba pierwszy etap taki, który nam pozwoli tak, jakiś przyczółek najważniejsze określić. To ustalić jakieś zasady. Ustalić zasady i się ich trzymać. Strasznie, strasznie poważnie wyszło nam tak. Teraz. Moja ostatnia rozmowa. No jesteśmy prawie jak dwóch tatusiów, którzy... Dwóch Januszy bym powiedział. Kurwa. No. No to co? Żegnamy się. Mamy tak. Charakterystyczne pożegnanie. Mówimy pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Teletubi się mówił pa pa, ale to pewnie znakiem jest markowym. Restricted. Żal.